No pewnie. Otworzysz sobie sam? Tak. To git. Wielka ta butla w twoich łapach. No chłodno mi się robi, powiem wam. No to idziemy, to zakładamy kurtki i powoli. Zapinajcie sobie to, ty weź też zakładaj tą kurtkę. A czyje te śmieci tutaj? Ja ich nie będę wynosić. No, ja tak samo. Poczekaj. Zakładasz to od razu? Tak, tak. Zaraz tą wodę wezmę. Hał? No nie idziemy chyba tym lasem teraz, nie? Tutaj. Bo tam może być, ale tam może być ciapa jak nie wiem co, później zejście tym stokiem tam do... Nie, to chyba nie ma sensu, bo się tu potopimy w tym. Mama, zapniesz! Chyba, że zejdziemy sobie tędy, Basiula. Co, dookoła? Czekaj, no. Trzeba się ruszać, nie ma. No, musimy się ruszać. Tylko żeby się nie okazało, że zaraz też jakaś... Dobra. Dobra, idźmy takie... Nie, chodźmy tędy sobie zejdziemy, co? Tylko, że później będziemy musieli zejść tam, 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 ewentualnie tutaj. Albo pójdziemy tam, obok tej willi. Tylko nie wiem, gdzie dalej. Ja bym tędy nie. No co byście pomyśleli? Ja się na ciebie zdaję, absolutnie. Czy to mi w okularach, że to nic nie takie. W okularach przy takiej pogodzie? Tak, właśnie o to chodzi. Te okulary są. Tak, wtedy będzie więcej komentarzy. Jasne, uwaga, uwaga. O. No to co, ale stąd byśmy gdzie szli? Prosto do domu? Nie wiem. Mam jeszcze pójść na Krupówki. No marzę o tym, naprawdę. Marzę o byciu na Krupówkach teraz. Albo do tej waszej w tym tłumie. Ulubionej. Nie. Dzisiaj teraz nie. Teraz to mi się tam nie chce iść. No tak, żebyśmy jeszcze gdzieś poszli, nie? Czy idziemy szybko zrobić basen i później wyjdziemy. Obiad. Wtedy wyjdziemy na miasto już tak wiesz. No wyjdziemy na miasto. Proszę. A na basen pójdziemy, na basen... wtedy będzie fajnie. Będzie... Mało ludzi, może. No, na basen moglibyśmy ewentualnie nawet o 14 trafić, z tego co widzę. Ale teraz o takiej zawsze porze, by wczoraj było o takiej. Tak, no zjedzą obiad. Właśnie. O takiej porze wczoraj było nawet... No wypijemy kawę, to na pewno. Wczoraj byliśmy nawet trochę później, a było bardzo mało ludzi, a teraz będziemy trochę... Teraz możemy zrobić zakupy w Biedronce po drodze i będą już zełba. Tak? Dobra. Bo będziemy schodzić obok Biedronki. Okej. Tak? No tylko pomyślmy, czy zostajemy. I czy to ma sens w ogóle. Czy no tylko tak, drobne możemy zrobić. Na kolację musimy kupić nasiona. Dobra. Nie? No to okej. To chodźcie. Idziemy i myślimy. Tak? Tak. Chodź. Chodź, daddy, ja pójdę. Idę. Śmieci wzięliście? Dobra. To gitara. Nie, wiecie co? Tamtędy sobie możemy zejść. Chodźcie. Nie. Tu sobie zejdziemy do tej ścieżki. I tam w prawo właśnie będzie łagodniej. Tu ostrożnie, dobra? O, widzisz, do czego są takie buty z taką podeszwą, żeby się tak nie ślizgać. Kumasz? Z tym kapturem od razu mi się cieplej zrobiło. No, widzisz. Trudno. To są buty do tyrania. Nie do tyrania, tylko znaczy... do chodzenia w taki teren. No. O, jak jest się za ciepło, to można się rozebrać, nie? Nie, ona mówi, że mogła leginsy długie. Coś ty, Klarucha, zaraz się zaczniesz ruszać i będzie ci gorąco. Mówię ci. To taka motywacja, żeby szybciej iść. No to niech ci nie będzie.
A ja jeszcze przy okazji przypominam wam, że no niestety z przyczyn takich losowych goście nam musieli wyjechać wcześniej i mamy wolny apartament od dzisiaj do niedzieli. Gdybyście mieli ochotę, to zapraszamy serdecznie. Kłócą się o dziadka nawet? Dobra. Aha, teksty dziadka. Dobra. Nie ma sensu. Wiem. Dobra, myślałem, że to będzie może lżej, ale w taką pogodę to chyba nie jest. No nie wiem, czy jak chcieć do Biedronki. Jednak w Lidlu są świeższe owoce. Marchewki są lepsze też. Marchewki są lepsze. Dobra. Okej. A teraz idziemy obiad, nie ma sensu. Teraz, na teraz robimy. Dobrze, to właśnie później się może wyjaśni, czy zostajemy, czy nie zostajemy. No, żeby tego nie nosić, nie wozić. To gdyby teraz padało, to możemy wziąć duże klucze, poroznosić te zakupy z Ikei i tak dalej. No właśnie. Zejdzie, jak zanim obiad damy. No. Kawę wypijemy, pójdziemy z imbusem. Tak, tak. Dobrze, znajdziemy imbusa z Władkiem. No, przydałoby się. Poskręcamy to tu, to tam. Wysyłałeś jakieś zdjęcia? Słucham? Wysyłałeś jakieś zdjęcia? Nie, nikomu jeszcze teraz. Ale mam trochę. No nie wiem, czy mi teraz przejdą, bo mam internet, wiesz. Nie, też nie. Właśnie muszę pamiętać też rodzicom wysłać. Dobrze. To ja zaraz wyślę. No to schodzimy, proszę państwa, z Antałówki. Narka. Ja! Szukisko wstrętne. Ja! Nieprawda. To krecik. Władek znalazł. Ja! Ale jesteś ściemniara. Nie, dobra, nie musisz jej tak udowadniać. Ej! No przepraszam, tylko sobie to nie kłam. Ale żartowałam. Tak. Super, Władek, że znalazłeś. Ale ty, Klara, też często dobrą. Łanie. Ty znalazłaś ławkę na Helu, pamiętasz? To dzięki tobie. Jaką ławkę? Ty nie musisz teraz po pysku lać, ty, chłopie. Jaką ławkę? To jest huśtawka. Huśtawka, Boże. Ja tylko jej tak zrobię. No to i tak ona jest. To by też tak... Już. Władek. Myślisz, że to bez tych sparingów, dobra? Bez tych swoich, Władek. A co ja znalazłam? Nie wiem. Ty to znalazłaś godność, elegancję. O właśnie. Szyk and styl. Ja się staram nie zgubić tych wszystkich rzeczy, o których. Tak. Znalazłaś okropne buty. Już widzę oczami wyobraźni, jak tak. Któraś z was no... będzie. Kończy na tyłu. Dudupie. Łotem. No. Nie wchodzę, Wadek. Tata idzie po prostu strategicznie. Dajesz mi go? Nie, jak się trzymam. Dobra. Klara, to daj mi ty może łapę, dobra? Bo ty masz najgorsze buty. Powolutku, spokojnie. Klara, wyłaź z tego błota, idziemy. No ja mam mieć lepszą wtedy równowagę. A ty tak trzymaj ręce, tak to będziesz na... Zobacz jak. Wow! I już jesteśmy. U nas pod kompleksem. Zaraz pijemy kawę. 87. Ciągle się zachwycam tym parkiem tutaj. Mieszkańcom Zakopanego Ceresit. Tutaj chyba były odciski dłoń pracowników, którzy przy budowie tego parku pracowali. Tutaj od tej strony mamy mieszkanie trzypokojowe numer 32. Gdybyście chcieli od tej strony pomieszkać. Czy daleko? A nie wiesz, czy daleko?
gościa, jak widzicie. Z Zakopanem obecnie. I już Nowotarska. Idziemy garażem, tak. Tylko nie wiem, czy mama ma klucze. Mama, masz klucze do garażu? Mama. O, to Blanka. No. Jadę do garażu akurat. Blanka, nie wki pierdział. X3M Competition. Co? Dobra, zdążymy, zdążymy. Chodźcie tędy, chodźcie, chodźcie. Niech on już sobie tam jedzie. Lena jeszcze zarysowała kocham. A koło Hali namalowali się na taką kupkę uśmiechniętą i taki smród. A koło Krystiany namalowali się wąsuszkę. Oj. Ciągle tak. Klara, zaraz sobie pójdziecie do waszego pokoju i sobie tam będziesz mogła trajkotać. Yep.